Okej, szanowni państwo, tytułem, że tak powiem, wstępu, ja nazywam się Maciej Polak, jestem przedstawicielem firmy Fujitsu, odpowiedzialny za Workplace Systems, czyli generalnie dla uproszczenia odpowiadam za wszystko oprócz serwerów i storage'y. Wraz ze mną jest tutaj kilka koleżanek i kolegów z naszej firmy. A w ramach, powiedzmy sobie, prostej prezentacji chciałbym państwu przybliżyć nasze portfolio, które być może u niektórych z państwa znajdzie się w gestii państwa zainteresowania. Ja wiem, że środowisko jest bardzo specyficzne. Ja wiem, że macie swoje, że tak powiem, ulubione produkty, aczkolwiek w dobie kryzysu można, że tak powiem, rozważyć również inną możliwość, poszukując jakości za rozsądną cenę, a w państwa przypadku raczej wydajności za rozsądną cenę. Szanowni państwo, w tak zwanym międzyczasie zachęcam również do wypełnienia prostej ankiety. Ankiety po mojej prezentacji biorą udział w losowaniu jakichś drobnych nagród. Losowanie odbędzie się przy naszym stoisku, także zachęcam gorąco do uzupełnienia. Ja rozumiem, że państwo zafascynowani są przede wszystkim softwarem, tak? I hardware niekoniecznie. Będę prosił oczywiście o prezentację interaktywną, tak? Ja mówię, państwo odpowiadacie. Dacie się tak, że tak powiem, namówić na taką interakcję? Damy radę. Świetnie, to chciałem usłyszeć. Dobrze, szanowni państwo. Generalnie tak. Jeżeli chodzi o firmę Fujitsu, ręka w górę, kto słyszał, kto widział. Wow, jestem naprawdę pod wrażeniem. Czyli rozumiem, że pierwszy slajd jest zbędny. Nie będę państwu tutaj, powiedzmy sobie, zanudzał i tworzył nie wiadomo jakich historii. Powiem tak, jeżeli chodzi o firmę Fujitsu, rodowód jaki? Japonia, dokładnie. Troszeczkę inna mentalność, jeżeli chodzi o firmy amerykańskie. Fujitsu w Polsce, wiecie gdzie ma siedzibę? Gdyni nie, ale jesteśmy tu gościnnie. Przyjechaliśmy z Warszawy. Natomiast, szanowni państwo, jeżeli chodzi o nasz oddział Fujitsu Technology Solutions, mieści się oczywiście w Warszawie. Jest to około 100 osób tam pracujących. W tym również ja, koleżanka Angelika z marketingu, jak również i kolega Tomek dyżurujący na stanowisku. Jak również posiadamy tutaj tak zwane globalne call center w Łodzi, które zatrudnia ponad 500 osób, co daje nam sumaryczną, powiedzmy sobie, wielkość organizacji około 600 osób. Nie jest to mały podmiot, jeżeli chodzi o Polskę. Najbliższe headquarter nasze takie, powiedziałbym, niekoniecznie japońskie, znajduje się gdzie? W Niemczech, tak? I tam również posiadamy własne fabryki, gdzie produkowany jest sprzęt. Także jesteśmy takim jedynym dinozaurem na rynku, gdzie nie produkuje się tego jeszcze w Chinach, w Korei, tego typu, powiedzmy sobie, miejscach. Natomiast na naszych urządzeniach znajdziecie wciąż Made in Japan, Made in Germany, szczególnie na workstacjach, co gwarantuje państwu oczywiście za tym jakąś sensowną jakość. Szanowni państwo, tak jak wspomniałem, tak, fabryki mamy w Niemczech. Ja postaram się państwu, może nam się uda wspólnie odbyć tak zwaną wirtualną wycieczkę po takiej fabryce. Nie wiem jak tutaj z netem, ktoś z państwa korzysta? Tak średnio, co? Z transferem. Tutaj państwo, co widzicie na tej prostej prezentacji flashowej, to jest, powiedzmy sobie, wiemy co to jest Giga Panoramic Picture? Przychodzi pan z aparatem, robi zdjęcia dokulnie, tak? Zestawia to później na wydajnej workstacji w jedną całość i to co państwo tutaj widzicie, to jest taśma produkcyjna. Wiemy, co się na takiej taśmie produkcyjnej produkuje? Prawie, blisko. Natomiast, szanowni państwo, produkujemy tam płyty główne, tak? Płyty główne do takich urządzeń jak na przykład workstacje, czyli stacje robocze, coś, co może być w gestii zainteresowania państwa, jak również i powiedzmy sobie płyty główne do własnych pecetów. Masa technologii tak zwanej opatentowanej, którą wdrażamy po to, żeby użytkownikom żyło się lepiej, łatwiej i oszczędniej. Mówię tutaj o energii elektrycznej. Za chwileczkę o tych technologiach sobie opowiemy. Oczywiście tutaj można odbywać tę podróż w sposób bardziej interaktywny niż to państwu teraz pokazuję. Tak, możemy się obrócić dookólnie. Oho, wjechałem na sufit. Możemy podejść na przykład. To wszystko teraz w tym momencie zależy od internetu, czy to jest szybkie, czy to jest wolne, także proszę mi wybaczyć, nie ma to nic wspólnego z pecetem. Natomiast państwo tutaj możecie zobaczyć teraz głowicę robota, która obsadza elementy na płycie głównej, następnie taka płyta jest lutowana, scalana, testowana, jeżeli jest ok, trafia do produkcji, tak? Tak dla państwa informacji, możecie zobaczyć tę głowicę podczas pracy, ponieważ obraz jest zwolniony prawie 100 razy, tak? Normalnie tego nie widać, znaczy widać taki szum interaktywny, natomiast to działa bardzo, bardzo szybko. Dobrze,
Wracamy do części głównej. Jeżeli Państwo pozwolicie, się przełączymy. Dobrze, byliśmy w fabryce. Długo zastanawiałem się, co Państwu pokazać, czym Państwa zaintrygować. Pewnie wszystko już było. Nie będę Wam rozbierał workstacji. Mówił, że jest ona najszybsza, najbardziej cicha i powiedzmy sobie najtańsza na rynku, bo to zakładam, że sprawdzicie sami. Natomiast zastanawiałem się, co Państwu pokazać takiego intrygującego, co byłoby powiedzmy sobie z rodem z Japonii. I tu koledzy z Japonii akurat powiedzmy sobie posaportowali nas dokładnie w tym momencie, w którym trzeba było, czyli dwa dni temu przyjechał do nas czujnik biometryczny, który wykorzystywany jest bardzo szeroko, jeżeli chodzi oczywiście o rynki azjatyckie. U nas dopiero biometria, wiemy, troszeczkę raczkuje, jeżeli chodzi o tak zwane ustawodawstwo. Do końca jeszcze nie wiemy, co jest własnością człowieka, co nie jest, jak to można wykorzystać. Tutaj chodzi o tęczówkę, jak również to coś, co współpracuje z naszym czujnikiem. Tak, dla Państwa informacji, jakie znacie sposoby autentykacji, jeżeli chodzi o dostęp do stacji roboczej? Hasło? Jest? Działa? Używacie na co dzień? Dobra, a ręka w górę, kto używa fingerprint sensora, czyli loguje się palcem? No to ciekawa, że tak powiem, ciekawy odsetek, tak? Natomiast to jest krok dalej, bo wiemy, fingerprint sensor, zostawiamy odciski wszędzie. Ciężko mówić tu o biometrii, tak? Bo generalnie złapiemy za szklankę foyer, napijemy się, odstawimy. Jeżeli służby specjalne pozyskają ten element, mają pełne odciski palców, można to wydrukować na stosownej folii. Później do sensora podłączyć podgrzewany, jakby to powiedzieć, bypass pomiędzy folią a tym i się zalogujemy za Państwa. Tak, to nie ma żadnego problemu. Natomiast to, co my Państwu chcemy pokazać, zaprezentować, to bardzo ciekawy czujnik, a mianowicie tak zwany Palm Secure, rodem prosto z Japonii. A mianowicie czujnik, który co wykorzystuje? Część z Państwa już ze mną rozmawiała tam na stoisku, to pewnie wie. Układ naczyń krwionośnych znajdujących się w dłoni, tak? Krew musi być jaka? Utleniona, ciepła. Musi krążyć po prostu. I działa to bardzo prosto, tak? Jeżeli położycie rękę na taki czujnik, logujecie się, jeżeli oczywiście mapa jest zgodna z tym, co wcześniej sobie zdefiniowaliście. Jeżeli ktoś przyjdzie i zechce wykorzystać moją dłoń, no to umówmy się, tak? Jeżeli ja jej nie udostępnię, a mi ją po prostu weźmie, powiem tak, że tak powiem bardzo delikatnie, to ma 5 sekund na zalogowanie się. Po 5 sekundach ta krew wypłynie, mapa się zmieni i generalnie nie działa. Także tak jak na filmach science fiction, obcięta dłoń, 5 sekund, wchodzimy do sejfu. Szanowni Państwo, czujnik jest praktycznie bezbłędny. Ja może zademonstruję. Wręcz jest to dzisiaj elementem pokazu. Jeżeli ktoś z Państwa by się trafił taki, który, ja przepraszam, ale tutaj o może w ten sposób. To jest unit, na którym powiedzmy sobie mamy stację, do której chcemy się dostać. Ta podstawka służy tylko i wyłącznie pierwszemu logowaniu, tak? Żeby użytkownik wiedział, że to ma być 5-8 cm. Ręka ten. Ta moja ręka w tym momencie mnie nie wpuszcza. Dlaczego? Bo ja akurat lewej nie definiowałem, tak? Prawej, a w prawej coś trzymam. Szanowni Państwo, jak ktoś podejdzie tam później do nas do stoisko, przyłoży swoją rękę i się zaloguje tutaj, to bierze cały ten sprzęt, który jest tam na stoisku ze sobą w prezencie. Także możemy zaryzykować takie stwierdzenie. Oczywiście, jeżeli położymy prawidłową rękę, proszę zobaczyć, tak, nie trwało to zbyt długo, dostajemy się do stacji bez najmniejszego problemu. Jak to działa? Bardzo trywialny sposób. Pierwsze logowanie, pierwsze powiedzmy sobie zeskanowanie układu naczyń krwionośnych, stworzenie makiety, takiego template'u biometrycznego, wrzucenie tego na przykład w całkiem niedużej ilości, 1 do 3 kilobajtów, to może być sterowane na takich zwykłych kartach kryptograficznych, których wykorzystujemy na co dzień, tak? I teraz dla Państwa taka informacja, jak widzi to czujnik? O mniej więcej tak. Bardzo ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o małe dzieci, ponieważ dłoń rośnie i się rozwija, no tutaj nie będzie to, że tak powiem, stabilne, trzeba co 3 lata mapę wgrać nową. Mówię o zupełnie maluchach, tak, żeby była jasność. U dojrzałych osób mniej więcej raz na 16 lat trzeba skorygować obraz ze względu na proces starzenia się. Poznajecie tego pana? Był na Cebicie. Mówię o nim. Dokładnie, tak. Był na Cebicie, testował, spodobało się. Jeden z banków, zależnych od centrali, zdecydował się to wdrożyć. Tak dla Państwa informacji, jak ktoś mnie zapytał o tak zwane wdrożenie europejskie, Turcja, która, umówmy się,
do Unii pretenduje, natomiast jeszcze w niej nie jest i tak zwane uwarunkowania prawne, jeżeli chodzi o biometrykę, ma troszeczkę bardziej luźne, zintegrowała ten system z tak zwanym ID kartami, czyli z dowodem osobistym. Wyobrażacie sobie coś takiego u nas, służba zdrowia, żaden tam EWUŚ, podanie PESEL-a, czy PESEL-u, przepraszam, podchodzicie z ręką, ubezpieczony, nieubezpieczony. Oj, system by się uszczelnił. I masz w każdej dłoni? Tak. Pasuje do przycisku atomowego. Jeżeli pan jest zainteresowany, chętnie udostępnimy. Szanowni państwo, dwa słowa na temat czujnika. Jako innowacyjne podejście, pamiętajcie, że to jest relatywnie tanie. Każdy z was może sobie to kupić. Software dostanie w gratisie. Podłącza sobie do swojej ulubionej workstacji i tak naprawdę wyłącza opcję logowania fingerprint sensorem przez hasłem albo sobie ustawia backup na hasło, taki bardzo długi, tak? Jakby mu się coś z ręką stało. Oczywiście dwie ręce trzeba zeskanować, żeby była jasność. Wtajemniczeni mówią, że noga też działa, tylko logowanie w miejscach publicznych jest troszeczkę takie kompromitujące. Szanowni państwo, dwa słowa na temat tak zwanych innowacji w PC-tach, bo wydawałoby się, że w tak zwanym klasycznym PC-cie czy workstacji wszystko już powiedziano, tak? Jest kadłubek, jest dysk, jest system, czasem jest karta grafiki, a uważ, bardzo często jest ta karta grafiki. Część odchodzi od tej karty grafiki, ponieważ tak zwane moduły graficzne pojawiają się gdzie? Drugi nasz sponsor. W Intelu, w procesorze, w środku, tak? Czyli generalnie jest to układ Intel HD Graphics, który jest na pokładzie. I teraz tak, jeżeli chodzi o portfolio naszych PC-tów, ja skoncentruję się tylko na tak zwanych smaczkach, które mogą was zaintrygować, zainteresować. Państwo jesteście, że tak powiem, tak zwanymi freelancerami, dobrze to określam? Bardzo dobrze. W związku z powyższym, najpierw dwa słowa o tak zwanych technologiach własnych Fujitsu. Nie wiem, czy wiecie, firma Fujitsu wyprodukowała po raz pierwszy na świecie coś takiego jak Zero Watt PC. Jak to działa? Nie wiem, czy zdajecie sobie państwo sprawę, że jak bierzecie swojego peceta, mówię o klasycznych pecetach, nie na razie o laptopach. Z laptopem jest podobnie, ale klikniecie start, uruchom, zamknij, tak, wiemy o co chodzi, i idziecie na weekend, pracujecie w ZUS-ie. Wyobraźcie sobie, fantastyczna praca. Pracujecie w ZUS-ie ze względu na efekt skali. Start, uruchom, zamknij. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że taki PC bierze mimo wszystko, pobiera energię elektryczną z sieci. Pobiera czy nie pobiera? Ktoś wie ile wat? Ja wiem, że jesteście software'owcami, ale was trochę pognębię. Kto powiedział 5,4? Kurde, mam dla pana myszkę. Cieszy się pan? Proszę bardzo. A ja myślałem, że to normalnie towarzystwo czysto software'owe. Proszę bardzo, niech służy. Kompatybilna z Blenderem, sprawdzałem wczoraj. Proszę bardzo. Tak, dokładnie. Wie pan co, w zależności od klasy zasilacza, tak? Są zasilacze tak zwane low-endowe za 30 zł, które będą brały 16 watów, a są zasilacze takie, które będą brały 2, a są takie, co będą brały 1, tak? W zależności od klasy zasilacza i tak dalej. I teraz wyobraźcie sobie, wy jako pracownik ZUS-u, czyli jeden z ilu? Kilkunastu tysięcy. Jeżeli wszyscy tak te pecety powyłączają i każdy będzie brał te przysłowiowe 5 watów, tak? I każde te 5 watów zostanie przełożone przez wolumen, dni wolne od pracy, rok, to jest konkretna, bardzo duża faktura na koniec miesiąca. Firma Fujitsu, tutaj jest taki fajny znaczek, taka śmieszna anegdota, ktoś mi kiedyś to przeczytał, Green It, i pyta, co to. Ja mówię, to jest Green IT, także proszę to separować. PC wykorzystujący, powiedzmy sobie, technologie własne Fujitsu, wyprodukowany ze szczególnym poszanowaniem środowiska naturalnego, a przy tym oczywiście mega oszczędny. Ta technologia działa jak? Po kliknięciu startu, uruchom, zamknij, separacja galwaniczna, jeżeli chodzi o gniazdko, totalnie 0 W, żadnych tam po przecinku. Jeżeli potrzebujecie Wake on LAN, czy takie zarządzanie, powiedzmy sobie, po sieci zdalne, wtedy przy takim PC-cie aktywuje się w BIOSie ramkę czasową, w której on ma pobierać 0,3 W, żeby sprawdzić, czy coś, jakiś komunikat, jakieś patche są do wgrania. Jeżeli je wgra, to się wyłączy to wszystko. Oszczędność energii elektrycznej, tak? Jak również ważne dla użytkownika technologia własna, za którą my nie chargujemy jakoś tak ekstra, tylko ona jest jako wartość dodana za friko. Trzeba mieć świadomość, że kupując PC-ta odpowiedniej klasy, to jest w standardzie. Ponieważ 0 W się spodobało, mamy 0 W Graphics Technology. Jak to działa? Szanowni państwo, tak wspomniałem, w procesorach znajduje się teraz już moduł graficzny, który wcale nie jest taki trywialny i do tak zwanej obsługi prostej, biurowej spokojnie wystarcza. Ja wiem, że wy jesteście, że tak powiem,
specyficzną grupą i dla was tak zwana grafika dyskretna jest bardzo ważna, ale wyobraźcie sobie, akurat może to słaby przykład, ale większość osób, tak jak kupuje, nie wiem, i5, i7, ileż ona wykorzystuje mocy tegoż procesora, tak? Ja wiem, że wy jesteście specyficzną grupą, jak ostatnio patrzyłem na menadżer urządzeń, to potraficie, że tak powiem, wprawić zakłopotanie nawet najbardziej, że tak powiem, wypasioną maszynę, ale proszę mi wierzyć, że inni użytkownicy, którzy też żyją na tym świecie, generalnie używają w większości Intel HD Graphics, a jeżeli potrzebują tej dyskretnej, to powiedzmy sobie punktowo. I jak to działa? A mianowicie, jak jest potrzeba, załączy się grafika bez żadnego migotania, bez powiedzmy sobie jakiegoś switchingu, tak jak monitor zmieniamy, powiedzmy sobie sygnał, tak? Nie, nic. Użytkownik tego nie poczuje. Tylko jest to po prostu zapas mocy na życzenie. A jeżeli działa samo Intel HD Graphics, to co? Pobór mocy jest zdecydowanie niższy bez tak zwanej grafy dyskretnej. Po prostu wyłączenie, bypass na grafę dyskretną, żeby generalnie nie brała prądu. Tak? Mamy następne zero? Tak, mamy. Fujitsu jest generalnie producentem pierwszym na świecie peceta jakiego? Bez wiatraków? Nie, ale dobrze pan kombinuje. Bezgłośnego. Słyszeliście o czymś takim? Zazwyczaj jak stawiacie taką workstation, ja wiem, że część z was pracuje na stacjach mobilnych, nie mówię teraz o nich, mówię o zwykłym kubełku. Jak ktoś potrzebuje ekstra performansu, to nigdy nie uzyska na stacji mobilnej, proszę mi wierzyć na słowo, takiej wydajności, jak można uzyskać na stacji tak zwanej stacjonarnej, na przykład graficznej. I teraz tak, jeżeli mamy koncept Zero Noise PC, ja się pytam państwa w ten sposób. Co w pececie buczy? Emituje hałas. Wiatraki, bardzo dobrze. Dyski. Wymieniamy dyski na SSD, buczą dalej? Nie. Tak? Wiatraki, słuszna uwaga, co jeszcze? Zasilacz. Zasilacz ma w środku wiatrak. Ale to Fujitsu produkuje, tak pokazywałem, taśmę produkcyjną, produkujemy niepiszczące, niewybuchające, także takie bez fajerwerków. Ale to jest on demand, tak? Umówmy się, że napęd jest jak pan chce, to na życzenie będzie bardzo się tłukł i to, że tak powiem, zdyskredytuje każdy test i pomiar głośności. Szanowni państwo, technologia działa w bardzo prosty sposób. Tu macie screen z działającego takiego peceta. Żeby była jasność, też dostajecie to jako wartość dodaną. Jeżeli dodacie dysk SSD do peceta, tak? To od razu się to aktywuje. W sensie możecie to włączyć w BIOSie, bądź nie musicie. Jest to bezgłośny pecet, czyli przy Standard Office Working, czyli normalnej pracy biurowej, działa to w ten sposób, że wszystkie wentylatory są zastopowane, czyli nie pracują, tak? Dyski są SSD, w związku z powyższym nie buczą. I co? I głośność takiego peceta, wiemy ile decybeli buczy taki standardowy pecet? 23 to było tak rok temu, teraz schodzimy tak do 18, natomiast ten buczy mniej więcej w granicach 4-6, tak? Czyli to jest tak naprawdę, wiem jaki jest próg słyszalności? Są muzycy na sali? No, może inaczej, jego nie słychać z punktu widzenia człowieka. Jego nie słychać, dlatego jest Zero Noise PC. Szanowni państwo, co się stanie, jeżeli odpalicie na nim blendera? O, tu odpaliliście blendera, że podpowiem, tak? Czyli generalnie jest pik, jeżeli chodzi o użycie pamięci i jest oczywiście pik, jeżeli chodzi o użycie procesora. Nagle pojawia się stres termiczny, oczywiście mówię w imieniu peceta, tak? Pojawia się stres termiczny, trzeba go, że tak powiem, zniwelować. Co się stanie? Adaptatywnie, czyli proporcjonalnie do potrzeb, zostaną załączone wentylatory, to widzicie tutaj na tym Windows 7 gadżecie. One proporcjonalnie do tego, gdzie powstał stres, schłodzą i następnie się wyłączą. Jeżeli będziecie używać blendera permanentnie w trybie renderingu, dobrze mówię, bo ja nie jestem fachowcem, to wtedy nie będzie to Zero Noise PC, proszę mi wierzyć. Natomiast jeżeli będziecie go wykorzystywać do normalnej pracy biurowej, na przykład będziecie opisywać jakiś projekt w Wordzie, tak, który wcześniej wyrenderowaliście, to wtedy spokojnie maszyna się wyłączy. Co mamy jeszcze? Erase This Technology, bardzo ciekawa funkcja, w BIOSie zaszyta, jeżeli chcecie sformatować, może inaczej trwale usunąć wszystkie dane z dysku, ale w sposób bezpieczny, certyfikowany. Nie jakoś tam powiedzmy sobie usunąć partycję, jakoś to będzie. Jesteście w stanie wykorzystać te funkcje, dostajecie raport usunięcia, wtedy taki komp można przekazać, nie wiem, do domu dziecka,
czy gdzieś dalej, mając gwarancję, że żaden pismak nie weźmie go ze szrotu, nie odtworzy wam danych i tak dalej, i tak dalej. Nie trzeba w niego tłuc modchły. Jest coś takiego jak true family concept. Chodzi o to, że generalnie wnętrzności PC-tarzy, się tak wyrażę, w obudowie towerowej bądź takiej SFF-kowej, czyli leżącej, są dokładnie takie same. W związku z powyższym używacie tego samego imidżu do postawienia stacji roboczej. Jest to bardzo wygodne dla administratora. Nasza najnowsza seria zawierająca, powiedzmy sobie, tutaj najnowsze procesory Intel Core i4 już, tak? Przepraszam, nie i4, tylko Intel iCore czwartej generacji na Haswellu, będzie się nazywała tutaj R920 i tutaj, szanowni państwo, macie do dyspozycji absolutnie wszystkie te technologie, o których wcześniej wspomniałem. Ciekawy PC, możecie go zobaczyć tam na górze. Wielkości, jest nazwa kodowa Q jak Cube. Wielkości, powiedzmy sobie, takiej skrzyneczki takiej grubej, tak? Macie tam na pokładzie z nowym Haswellem aż do i7. Chipset, żeby była jasność, nie jest, powiedzmy sobie, laptopowy, tylko jest desktopowy. Możecie włożyć dysk SSD i to również cudo może chodzić w technologii 0 W i 0 Noise PC. Czyli jak postawicie sobie za własną piękną 60-calową plazmą, nie będzie emitował żadnego hałasu. Macie do wyboru konektory DisplayPort bądź HDMI i generalnie maksymalna wydajność. Szanowni państwo, wprowadziliśmy też na rynek bardzo ciekawe urządzenie. Możecie je również obejrzeć. Będzie trochę multimediów. Nie wiem, czy nie ryknie. Od razu przepraszam, jeżeli byłoby za głośno. A nawet nie, nie jest tak źle. Szanowni państwo, w jednym koncepcie z punktu widzenia designu zmieściliśmy dokładnie 3 elementy. Tak z 2 metrów nie rozpoznalibyście, który jest który. Ale coś, co może być tak zwanym cienkim klientem, czyli terminalem. Wiecie państwo, o co chodzi? Może być to urządzenie również PC-tem. I również czym? Monitorem. Wszystkie 3 urządzenia wyglądają dokładnie tak samo. Z punktu widzenia, powiedzmy sobie, estetyki, ja myślę, że dla państwa takaż nie jest bez znaczenia. Wygląda to bardzo ładnie na biurku, bardzo porządnie i powiedziałbym, ciężko, że tak powiem, jakoś tam grymasić. Jeżeli chodzi o peceta, dostępny oczywiście w wersji z ekranem dotykowym, jak i również z czymś takim, co nazywa się Presence Sensor and Multimedia Camera. Bardzo ciekawa funkcjonalność, zaraz o niej powiem 2 słowa. Ten unit również dostępny jest, szanowni państwo, tam na stoisku można zobaczyć, jak to wygląda. I 2 słowa na temat tego Presence Sensora, który znajduje się na górze monitora. Kamera i mikrofon, to wiemy, do czego służy, tak? Nie muszę się rozwodzić. Natomiast jak dodamy do tego Presence Sensor, dostajemy bardzo fajną, ciekawą funkcjonalność, a mianowicie możemy się określić, co robić w przypadku, gdy użytkownik zniknie sprzed komputera i możemy wykonać 2 akcje. Jedna security, zablokować stację z punktu widzenia bezpieczeństwa, bardzo pożądana, natomiast druga oszczędzaj energię, czyli wygaś na przykład monitor, tak? Czujnik, który mierzy, czy użytkownik jest, czy porusza się, czy żyje przed monitorem. Oczywiście można to również oprogramować do bardzo ciekawego mierzenia skuteczności i efektywności pracy pracownika, ale o tym państwu nie będę, że tak powiem, rozkminiał. To jest część przewidziana dla managementu na przykład waszych przyszłych firm bądź obecnych pracodawców. Szanowni państwo, oczywiście multitouch, jak widzieliście, Windows 8, ktoś pracuje? Ręka w górę. Wow, a Windows 7? Wow, no i to są właśnie, że tak powiem, i to jest pewien problem dla Microsoftu. Natomiast wiecie, z czym to się je, nie będę tutaj rozkminiał, ponieważ naszym sponsorem w dniu dzisiejszym jest firma Intel. Powiem tak, jesteśmy gotowi, kwestia tylko od państwa, żeby mentalnie się przesiąść. Natomiast jeżeli chodzi o tak zwany multitouch, mamy cały zestaw tabletów, o nich zaraz sobie porozmawiamy, z czym to można wykorzystać. W tym przypadku akurat można złożyć ten monitor, żeby była jasność, to jest monitor IPS-owy, to nie jest zwykły TN-owy, jest to monitor IPS-owy, czyli powiedzmy sobie do zastosowań quasi-graficznych. Gamut RGB podchodzący tam mniej więcej pod 96%, czyli taki relatywnie jeszcze tańszy. Oczywiście posiadamy też większe, ale to nie ta cena, nie ta półka cenowa. Można go złożyć jak kartkę papieru i generalnie próbować z tym multitouchem walczyć, tak? Ja powiem państwu szczerze, ja to chyba umrę z klawiaturą i myszką. Natomiast, no nie wiem, myślę, że powiedzmy krótka ankieta na sali również dowodzi czegoś bardzo niepokojącego. Natomiast zachęcam do przesiadania się na multitoucha. Może kiedyś praca będzie po prostu wyglądała tak, jak na reklamie.
czego wszystkim oczywiście życzę. Szanowni Państwo, cały zestaw usług dodatkowych, jak macie peceta, którego byście chcieli zrobić z niego helikopter, tak, my to zrobimy za Was, ponieważ fabrykę mamy w Niemczech, mamy na to wpływ, po prostu tak naprawdę 2-3 maile, co chcielibyście, jeżeli chcielibyście, nie wiem, peceta w kolorze niebieskim, zrobimy go w kolorze niemieckim, jeżeli chcielibyście peceta z grawerką Waszego, nie wiem, powiedzmy sobie logo, jeżeli chodzi o organizację, w której pracujecie, da się to również zrobić, zarówno laser printing, jak i powiedzmy sobie zwykły druk, taki typu sitodruk. O, przepraszam, przeskoczyliśmy. Dobra, z pecetów płynnie przechodzimy na urządzenia tak zwane mobilne. A ja zapytam, kto z Państwa używa urządzeń mobilnych, w sensie laptopów? A drugie pytanie będzie stacjonarnych. A stacjonarnych? A to powiem, że to tak... I to mniej więcej... Okej, okay. A jednego i drugiego? Okej. Okay. To powiem tak, że to mniej więcej było takie 50-50, nie było takiej druzgocącej przewagi jak przy pytaniu o Windowsa 8, natomiast to się mniej więcej wpisuje, jeżeli chodzi o ogólne wyniki sprzedaży, a jeżeli chodzi o IDC, to jest na chwilę obecną, kiedyś jeszcze pół roku temu było 50-50, a teraz jest trend z przewagą urządzeń mobilnych. Ostatnie dane to jest jakieś 67 versus reszta, oczywiście na korzyść notebooków, tylko tam cały consumer się również wlicza, czyli te wszystkie MediaMarkty i tak dalej. Szanowni Państwo, no absolutny unikat, jeżeli chodzi o firmę Fujitsu. Chciałbym zwrócić na to uwagę w sposób szczególny. Dla wprawnego oka ktoś tu znajdzie jedno, że tak powiem, jeden taki mezalians, który się pojawia, aczkolwiek to jest urządzenie, któremu nie będę poświęcał zbyt dużo wagi. Natomiast cała reszta to, tak jak mówię, made in Japan, made in Germany, co jest gwarancją, powiedzmy sobie, długiej, niezawodnej pracy. No i przede wszystkim jakości. Zachęcam do wzięcia, powiedzmy sobie, w łapkę na przykład naszego Ultrabooka, obejrzenia sobie, jak to wygląda, jak to funkcjonuje, z jakich materiałów jest wykonane. To, co chciałbym, na co chciałbym zwrócić Państwa uwagę, to przede wszystkim, oczywiście portfolio notebookowe jest długie i teraz powinienem Państwu powiedzieć przy standardowych prezentacjach, a teraz omówimy sobie w sposób szczegółowy każdy poszczególny model ze szczególnym położeniem nacisku na takie parametry jak. Ale oczywiście tego nie zrobię, to by było 300 slajdów, nie ma większego sensu. Większość urządzeń jest do obejrzenia na zewnątrz, tak? Natomiast to, na co chciałbym zwrócić Państwa uwagę, użytkownikom z Windows 8 dziękuję, a użytkownikom z Windows 7 polecam uwadze urządzenia, które działają w oparciu o tenże właśnie system, z pełnym oczywiście multitouchem, supportem do multitoucha. I przede wszystkim tutaj zwracam uwagę na T902, 702 jako laptop hybrydowy i tańsza jego wersja w oparciu o procesory AMD jako Q572, cała reszta na Intelu. Jak również dwa ciekawe unity, o nich zaraz sobie powiemy. Ręka w górę, kto używa Androida. Wow. To będę miał dla Państwa bardzo ciekawą propozycję za chwilę. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, z laptopami możemy dużo. Widzicie to w centralnej tutaj, powiedzmy sobie, części. To również przykład z Rosji. Jeden z oligarchów wytatuował sobie na laptopach 17-calowych taki oto herb rodowy. Nie dyskutuję, tak? De gustibus non disputantus est. Natomiast można tak bardziej skromnie chyba, tutaj z boku jest tak zwany laser printing, gdzie delikatnie za pomocą lasera ściągana jest, powiedzmy sobie, tam 0,1 mm wierzchnia warstwa, jest różnica kolorów i tam można precyzyjny nadruk, nie wiem, nazwy uczelni wykonać i proszę mi wierzyć, takie zabezpieczenie laptopa bądź takie oznakowanie laptopa chroni go zdecydowanie lepiej niż jakakolwiek linka Kensington Lock. Umówmy się, pokrywy nie są dostępne tak ogólnie, natomiast jak ktoś się zwraca u nas, bo porysował pokrywę, to się sprawdza takie numery. W większości strzałów są to skradzione laptopy. Oczywiście my wtedy współpracujemy z policją celem, że tak powiem, odzyskania skradzionego unitu. Szanowni Państwo, a co w PC, przepraszam, a co w notebookach takiego intrygującego, interesującego mielibyśmy do zaoferowania? W PC-tach było co? 0W PC, tak? Tutaj mamy co? 0W adapter. Jak to działa? Jak weźmiecie laptopa, podłączycie do sieci zasilającej, tak? I on się naładuje. Co on wtedy robi? Czerpie energię z sieci jeszcze? Proszę? Czerpie. I to nieustannie. I to nieustannie. 0W adapter działa dokładnie w ten sposób, że odstosunkowuje się od sieci zasilającej i więcej od niej nic nie chce, natomiast komputer w stanie wyłączenia nie pobiera dodatkowych watów. Modular Bay, bardzo ciekawy koncept, podtrzymywany przez firmę Fujitsu w dalszym ciągu, pozwala w kieszeni takiej wyjmowalnej, tak,
na zmiany, wkładać różne rzeczy do laptopa. Co to może być? No, co byśmy włożyli? Dokładnie, dodatkowy dysk, może być dodatkowa bateria niewystająca poza obrys. Może być jeszcze również bardzo ciekawa rzecz, ja może pokażę od razu, nie pokażę. A mianowicie firma Fujitsu jest producentem najmniejszego takiego projektora multimedialnego. Nie takiego jak tam z tyłu za ścianą, który nam tutaj wyświetla właśnie w dniu dzisiejszym tę prezentację. O, właśnie się projektor poruszył, jakbym je słyszał. Szanowni Państwo, projektor chowany w taką wnękę modularną, projektor LED-owy, który pozwala Wam wyświetlenie swojej prezentacji, na przykład podczas wizyty referencyjnej u klienta, pokazanie swojego projektu. Oczywiście pomieszczenie musi być takie lekko zaciemnione, mniej więcej tak jak tutaj, jakbym podszedł, tak, to z 2 metrów spokojnie rzucamy na ścianę. Projektor chowa się całkowicie we wnęce modularnej, można go wyciągać, łamać o 90 stopni, można wyświetlać na suficie, albo generalnie ustawić trapezoid i wyświetlenie w prawo bądź w lewo. Szanowni Państwo, Intel Anti-Theft Protection. Komu skradziono laptopa kiedyś? Ręka w górę. Skradziono, tak fizycznie, nie, że zgubił. Jeden przypadek, tak? Rozumiem, że... myszka dla Pana. A co? Brawa! Chciałbym powiedzieć, wzruszyła mnie Pana historia. Proszę sobie resztę dokupić. Natomiast, szanowni Państwo, do czego zmierzam? Mamy dzięki firmie Intel, proszę tutaj spojrzeć na ten slajd, coś takiego jak Intel Anti-Theft Protection. Bardzo ciekawa technologia pozwalająca na kilka ciekawych rzeczy. Ale do konkluzji. Jak to działa? Kupuje Pan laptopa i kupuje Pan w firmie Fujitsu na przykład subskrypcję na ochronę tegoż laptopa. Jest kawałek hardware'u po stronie, że tak powiem, laptopa wyprodukowanej przez firmę Intel. Włożyliśmy to na płytę główną, tak? Nie wnikam w szczegóły, nie będę Państwa zanudzał. Wykupuje Pan subskrypcję, łączy się Pan z pewnym serwisem, tam Pan zaznacza flagę, chroń mój komputer, tak? I chodzi Pan zadowolony, po pierwszym roku niestety ktoś Panu ten komputer ukradł. Jakie ma Pan do wyboru akcje? Oczywiście w zależności od tego, jaką subskrypcję Pan wykupił, może Pan usunąć zdalne dane, wiem, o co chodzi, zablokować komputer w sposób, że tak powiem, skuteczny zdalnie, albo na przykład wyświetlić taki komunikat: drogi kradzieju, to jest mój komputer, czeka na Ciebie jakaś nagroda, albo niekoniecznie, mój numer telefonu taki a taki. Żeby była jasność, można też uczynić komputer permanentnie, jakby to powiedzieć, nie do użycia, a mianowicie kasuje Pan klucze prywatne z takiego komputera i wtedy może Pan, to znaczy ten kradzień, przepraszam, może go wystawić na Allegro jako, powiedzmy sobie, nie wiem, znaleziony albo O2 ze Stanów, nietestowany, nie przyjmuje negatywów, tak? Wiemy, o co chodzi. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie tak, powiedzmy sobie, skonfigurowania tego laptopa, jest to bardzo, bardzo taka, powiedziałbym, interesująca technologia, gdyż zapewnia jeszcze co? Geolokalizację. Jak popatrzycie na tą mapkę, to my jesteśmy tutaj tam niby włączeni. Teoretycznie, jak się Pan zwróci na policji z dokładnością do 50 metrów, powie, że mój laptop znajduje się tutaj, no to generalnie jest szansa na odzyskanie tegoż bardzo duża. Multitouch to nie będę się rozwodził, ponieważ użytkowników Windows 8 jest mało. True Family Concept, wyprodukowaliśmy takie, powiedzmy sobie, laptopy biurowe, gdzie w jednym koncepcie macie Państwo do dyspozycji, o, tu jest ten Multibay, przepraszam, projektor, jego szukałem. Tak to wygląda. Żeby była jasność, to się chowa jeszcze do tej wnęki zupełnie, jeżeli nie pracuje, i tak wygląda, powiedzmy sobie, gotowy do pracy. Jeżeli chodzi o True Family Concept, mamy takie 3 notebooki wyglądające tak samo i przystosowane, powiedzmy sobie, do pracy stricte biurowej. Bardzo interesujące, jeżeli chodzi o koncept, ponieważ wszystkie tak zwane elementy dodatkowe typu baterie, stacje dokujące działają dokładnie w tych samych. To jest 13,3, 14 i 15 cala. Szanowni Państwo, ponieważ mi tutaj, że tak powiem, zasygnalizowano, że się troszeczkę rozwlekam, mam nadzieję, że Państwa nie nudzę. Jest jeszcze technologia WiDi, być może dla wielu z Państwa bardzo interesująca, a mianowicie w większości notebooków, w większości, tak, bo to musi być specjalna konfiguracja, w większości notebooków firmy Fujitsu, a spółki średniej i najwyższej wszystkie, mamy do dyspozycji technologię Inter Wireless Display. Działa to w ten sposób, że jeżeli
do własnego komputera. Komputer już jest gotowy do pracy. Doinstalujecie specjalny soft, dostępny, darmowy i tak dalej, a do plazmy dołożycie takiego blackboxa specjalnego, takie urządzenie pośredniczące, to możecie obraz w rozdzielczości HD, jak również dźwięk 5+1, wysłać po prostu za pomocą powietrza. Tak? Czyli przychodzicie do domu, chcecie obejrzeć film, chcecie obejrzeć swój nowy wyrenderowany film, tak? Klikacie połącz na plazmie, za pierwszym razem podajecie pin, później już nie. I normalnie wypychacie bez zbędnych lagów, bez niczego. Wszystkie te ultrabooki, na przykład U772, mają taką funkcjonalność. Mogę później pokazać, jak to działa. FUAE, proszę się do mnie zgłosić. Nie ma najmniejszego problemu. Ja troszeczkę pominę. Dojdę do czegoś interesującego, ponieważ jest tu dużo użytkowników Androida. Mamy taki specjalny unit, który nazywa się M702. I zapraszam później na krótką prezentację, że to faktycznie działa. Który generalnie, ktoś powie, no taki Sony Xperia, tak? Można go ochlapać i dalej żyje. A otóż nie. To jest nasze firmowe akwarium, tak? O które dba Angelika w dziale marketingu. Brawa dla koleżanki. Natomiast, szanowni państwo, chcę zapewnić, że żadne zwierzę podczas robienia tego testu nie ucierpiało, tak? Tablet przebywał tam krótko, film tak zwany korporacyjny się odegrał, rybki wysłuchały i wyszedł, tak? Jeżeli dla kogoś ten test jest nieprzekonywujący, no bo sorry, jakie warunki taki test, przynajmniej w biurze, to mam jeszcze tak zwany extreme test. Proszę spojrzeć. To jest dokładnie ten sam unit. Można by było powiedzieć, że daleko stąd, bo za Krzówek i Kraków, tak? To kawałek po przeciwległej stronie, ale co to jest? Ta mniejsza plama to tablet, a ta większa plama to ja. Szanowni państwo, tak dokładnie. Zrobiliśmy taki extreme test dla wszystkich użytkowników Androida. Udało się tablet generalnie wziąć pod wodę, zejść, no tak powiedzmy sobie, nie ekstremalnie jak się schodzi przy nurkowaniu, ale 3 metry pełne były i oczywiście czas pobytu taki dłuższy, bo trzeba było ładny kadr uchwycić, a nie zawsze to było wygodne, zwłaszcza dla osoby, która nie wchodziła i nie nurkowała, tylko musiała rękę włożyć pod wodę i próbować aparatem generalnie coś złapać. Natomiast tak jak widzicie na załączonym obrazku, działać działa, tylko proszę mi wybaczyć, tu ciągle się film odtwarzał, natomiast refleks wodny jest taki, że generalnie teoretycznie nic na nim nie widać. Zresztą ten sam unit macie dostępny w FUAE, można zobaczyć jak najbardziej działający, prosperujący, test przeżył. Także dla użytkowników Androida, którzy chcieliby naprawdę coś ekstra, polecam naprawdę uwadze. Bardzo interesujący, jedyny na rynku, jeżeli chodzi o waterproof. Tak dla państwa informacji, produkujemy też smartfony waterproof, ale dostępne są one tylko w Azji, tak? Jeżeli chodzi o parametry, nie będę zanudzał, proszę zwrócić uwagę przede wszystkim na rozdzielczość, co dla grafików jest nie, że tak powiem, bagatelne, a myślę, że przy tej klasie urządzeń jest interesująca. Tak zwany dustproof i waterproof IPX5-7-8 to są normy, które wyrażają powiedzmy stopień odporności. Im wyższa cyferka dla uproszczenia, tym lepiej. Jest oczywiście kurzoodporny, czyli hermetycznie zamknięty. Czas pracy 9 godzin i zwróćcie uwagę, jeszcze gdzieś tu szukam modemu, tak, 4G LTE, czyli najnowszy standard tutaj, nie to 3G powiedzmy sobie niżej, tylko LTE. Jak ktoś ma plusa, to spokojnie, nie wiem, w Gdyni to działa? LTE ktoś korzysta? Czyli chyba nie działa. Okej. Okay. Szanowni państwo, ultrabook zachęcam do, że tak powiem, obejrzenia. Jeżeli ktoś korzysta z MacBook Air, to pewnie nie przekonam, bo to niemożliwe, nie walczę z religią. Natomiast jeżeli ktoś szuka czegoś cienkiego, wytrzymałego, biznesowo poprawnego, proszę rozważyć, na pewno będzie tańsza wydajność, niekonieczna, że tak powiem, gorsza. Oczywiście wszystko zależy od potencjalnych zastosowań. Ten E-Line, to nie będę się tutaj już na państwem znęcał. Oczywiście technologia Slim and Thin, czyli cieńszy niż zwykły laptop, do obejrzenia FUAE. Tablet hybrydowy, Windows 8, jak zadokujecie, macie zwykłego laptopa 12 cali. Oddokujecie, macie powiedzmy sobie sam tablet. Proszę pamiętać, że w tej stacji dokującej pod spodem jest co? Dodatkowa bateria, która wam robi czas razy praktycznie 2 i tam do 20 godzin spokojnie wytrzymuje. Tutaj powiedzmy sobie tańsza wersja, więc nie będę się znęcał. Oczywiście prezentację później udostępnię, żeby można było sobie spokojnie to wszystko pooglądać. I tutaj tańsza wersja ultrabooka. Ja pokazuję tylko czerwone, bo jest dużo pań na sali. Jeżeli ktoś z panów chciałby srebrny, również da się to zrobić, nie ma najmniejszego problemu. M532, najtańszy tablet androidowy. Mamy na niego specjalne promo. Tutaj proszę się kontaktować z firmą Burger Film.
Myślę, że generalnie da się tutaj coś zaproponować interesującego. I jeszcze dwa słowa o stacjach graficznych. Szanowni Państwo, to jest pełne portfolio naszych stacji graficznych, zmierzając powiedzmy sobie już tak do celu. Mamy oczywiście stacje mobilne do zadań specjalnych wyposażonych w układy NVIDIA Quadro, zarówno 1000, 2, 3 i teraz wchodzi najnowsza seria. Mamy kubełki, czyli tak zwane klasyczne, dostępne w tak zwanym classroomie. Możecie zobaczyć workstacje z klasy R i M, jak również i taka pewna nowość C620, to jest stacja rakowalna wielkości 1U. Szanowni Państwo, pokażę tylko tyle. Oprócz tam wnęk kod plagowych na dyski, tu nie będę zanudzał, chciałem Wam pokazać taką rzecz jak Celsius Remote Access. Co można zrobić ze stacją graficzną? Włożyć ją do data center, czyli żeby sobie tam buczała. Natomiast grafikowi, wystawić coś takiego jak quasi cienki klient i on generalnie będzie miał podgląd tego, co się dzieje w stacji zamkniętej w data center, tak? Czyli on nie musi jej mieć pod nogami, security i tak dalej. Jak to wygląda? Tu macie Cebit 2013. To było powiedzmy sobie zestawienie w akcji. Macie kartę zarządzającą, Tutaj moduł akurat NVIDIA Quadro 600 zwykła, ale wchodzi 6000 czy najnowsza K5000 bez najmniejszego problemu. A to jest po stronie grafika dual display, quad display. Można to wszystko wystawić na zewnątrz. Szanowni Państwo, ponieważ czas mi się chyba skończył, ja nie będę przedłużał. Tutaj dostałem już dwie kartki ostrzegawcze, a mógłbym tak długo i namiętnie. W związku z powyższym zachęcam Państwa w tak zwanej przerwie kawowej, tudzież w przerwie powiedziałbym na lunch bodajże, tak, żeby podejść do nas. Jak również przypominam o tej ankiecie, losujemy myślę, że około 10 nagród, więc prawdopodobieństwo wylosowania czegoś jest powiedzmy sobie większe niż w grze w Totka. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję Państwu bardzo i cóż, i zapraszam w wolnej chwili, proszę do nas podejść. Dzięki.